Zbigniew Tyszka, na Mistrzostwach Polski WJJ. Zbyszek, jak Ci się podobają walki w kimonach? No nie bardzo ładne, podoba mi się, czekam na elitę. Jestem ciekaw, jak to się jutro rozegra. Może być wysoki, bardzo wszystko fajnie wygląda i organizacja też jest dobra. Przyjechałeś tutaj ze swoimi zawodnikami, jak im poszło dzisiejszego dnia? Jeden chłopak przegrał niestety w pierwszej walce przez dźwignię. Walcz zaraz minął, gdzie jest w pasach 82-400. A jutro dojeżdża jeszcze do nas Łukasz Michalec, który walczy w Purpura. A Oskar Piechota zamierza startować z kimonach, czy nie? Miał startować, ale to też ze względów finansowych niestety nie mógł wziąć udziału. A ten, Zbyszek, no dostałeś czarny pas w WJJ, może kiedyś się skusisz wystartować, co, czy nie? Może kiedyś, na razie muszę wrócić Pachinę. Każdy o to mnie pyta, kiedy wystartuję. A co się stało z Pachiną? Co się stało z Pachiną? Już od dłuższego czasu mam z tym problem, to już mówiłem w wywiadzie z Ukrainy, że mam problemy, a po Serbii sobie maksymalnie już się rozerwałem. Bardzo boli, muszę zrekomendować to. Co teraz sobie robisz, Zbyszek, roztrenowanie? Już prawie grudzień, co? Już nie ma żadnych dla Ciebie zawodów. W listopadzie robiłem delikatną siłownię, teraz wchodzę już na normalny trening. Ostatnio gadałaś informacja, no grappling arena przesunięta. Co tam się wydarzyło? Co, zawodnicy nie chcą startować? No, mamy braki w tej kategorii. Po lokach Heldo nie ma w 7-7. Właśnie też są problemy, żeby zebrać, to musimy poczekać na spokojnie w lutym to ogarnąć. Poza tym tydzień przed świętami, to jest 17, jakbyśmy to zrobili, to już wszyscy myślą o rodzinie, atmosferze i świętach niż o przygotowaniu się do zawodu. Czyli zostawiać wolną rękę Łukaszowi Winiarskiemu, który będzie organizował Ragnaroka. Nie podkradzisz mu zawodników, co? Nie miałem tego zamiaru. No i bardzo dobrze. Dobra, dziękujemy bardzo i no jutro, nie? Na niedzieli. Do zobaczenia.